Cześć, witajcie. Cześć, kolejny odcinek naszego alfabetu, tym razem B jak Bluetooth. Pewnie każdy, kto używa smartfona, to wie, co to jest Bluetooth. A myślę, że nie każdy. No dobra, to kto nie wie? Nie, z tych, co nas oglądają, to raczej każdy, ale nie zdziwiłbym się, że są ludzie, którzy używają smartfona i nawet nie wiedzą, że coś takiego Bluetooth mają. Tak naprawdę powstał do zapewnienia łączności na krótkim dystansie różnego rodzaju urządzeniom. Nie tylko smartfonom i ich peryferiom, ale też smartfonom, komputerom, mnóstwo innych sprzętów, które powiedzmy otaczają nas. Tak, no przecież bardzo często się używa myszek czy klawiatur bluetoothowych. Dokładnie, urządzenia smart home'owe również wykorzystują nierzadko Bluetooth. Generalnie w naszym otoczeniu znajdziemy mnóstwo urządzeń korzystających z tej łączności. I ja bym tak powiedział, że Bluetooth powstał jako bezpośredni zamiennik IRDY, bo przed Bluetoothem taką uniwersalną, bezprzewodową metodą transmisji danych była podczerwień. Która miała mnóstwo wad. Zresztą, o, na przykład ten telefon, znany z poprzedniego numeru, on ma tutaj taką... szybkę. Spróbujemy pokazać to na zdjęciu na zbliżeniu i to jest po prostu podczerwień, to jest taka sama szybka jak w pilocie od telewizora na przykład. Te, które nie mają diod na wierzchu, to mają taką właśnie... O tym szerzej opowiemy, myślę, przy literce I. Tak. Natomiast ta łączność miała dwie podstawowe wady. Przede wszystkim prędkość przesyłu danych była marna, a po drugie urządzenia musiały się widzieć nawzajem. Tak, no to raczej to drugie, bo wiesz, nad prędkością można by popracować, bo nie ma fizycznych przeszkód. Teoretycznie po łączu optycznym można nawet uzyskać większe prędkości niż po radiu. Światłowód przykładem, tak? Natomiast no było jak było, no to było jednak kłopotliwe. No wiecie sami, jak to jest z pilotem od telewizora. No wystarczy, że nie wiem, ktoś coś położy, że zastawi to okienko w telewizorze, które odczytuje IRDY i już nie działa. Nie? I dlatego teraz większość już nowoczesnych telewizorów ma piloty działające na Bluetooth. Właśnie, tak. Bo Bluetooth w zasadzie robił to samo, a urządzenia nie musiały się wzajemnie widzieć. Co więcej, miał ten zasięg całkiem konkretny już nawet w pierwszej edycji. Znaczy nie, no od początku były zdefiniowane klasy zasięgu. Dokładnie. Do metra, do 10 metrów i do 100 metrów. To do metra to w zasadzie chyba nie jest nigdzie używane. Może ktoś coś takiego zrobił, ale to trochę było, na ało. Było używane, ale już... W specyfikacji jest, natomiast no, teoretycznie coś między słuchawką, a jak ktoś wysoki, to już może nie sięgnąć. No nie? Dokładnie. Zdecydowana większość urządzeń jest w tej klasie 10-metrowej. 100 metrów to już było tak celowane raczej pod konkurencję dla Wi-Fi, to się no nie do końca przyjęło. Wi-Fi jest i ma się dobrze, tak? Bluetooth raczej go nie wypada. Raczej używamy do właśnie tej łączności, powiedzmy, krótkodystansowej, no bo te 10 metrów, pamiętajcie, że też jest dosyć umowne, bo na przykład w blokach, w budynkach, które mają zbrojenia w ścianach, no to wiadomo, ten sygnał jest przez ściany tłumiony i on jest zdecydowanie krótszy, a te 10 metrów to tak optymistycznie na wolnej przestrzeni. Tak, a jeżeli ktoś ma domek holenderski albo mieszka w kontenerze, to takie popularne ostatnio się zrobiło, on też w ogóle się... No dokładnie, kicha i też wiele zależy też tak naprawdę od jakości urządzeń, no i od tego, jaką mają antenkę do Bluetooth. Tak. I tu odsyłamy was do pierwszego odcinka Alfa. Ale no ogólnie tak jest celowane. Wiadomo też, że z Wi-Fi to z tym zasięgiem jest różnie, tak? Ja bym tu się za wiele o tym nie, bo możemy tutaj teraz opowiadać o różnych klasach, kategoriach i tak dalej, tylko że to się zmienia w zasadzie co roku. Tak, mamy kolejne generacje Bluetootha i w każdym razie Bluetooth też jest kompatybilny wstecz, więc jeżeli macie nawet urządzenie pierwszej generacji Bluetooth z waszym telefonem, który ma powiedzmy piątkę, to będzie działało. Nie, no oczywiście będzie działało w ograniczonym zakresie, ale będzie działało. Przy czym to też wszystko zależy do czego, no bo jeżeli mamy myszkę bluetoothową, no, czy nawet słuchawkę taką, ale nie jakąś prostą taką do rozmów, jak to kiedyś było. To nie ma znaczenia, czy on tego bluetootha ma pierwszego, czy piątego, natomiast w momencie, kiedy na przykład chcemy przesyłać dane sobie, no, to już to ważne, już to ma znaczenie, bo to jednak nie? Prędkość rośnie z generacji na generację. No i no oczywiście, no cały system jest tak wydajny, jak najsłabszy element, czyli jeżeli mamy dwa urządzenia, jedno obsługuje trójkę, a drugie czwórkę, no to się zgadają na trójkę, o ile się zgadają. Chociaż na ogół tutaj nie ma znaczenia. Na ogół to działa mimo wszystko, mimo tego, że teoretycznie już urządzenia powiedzmy nam z Bluetooth 2.0 czy coś takiego to już w zasadzie wypadły z rynku. Nie, ja myślę, że klawiatury i myszki to nadal mogą być, bo to wiesz, bo tam nie ma potrzeby wyższa, a te chipy podejrzewam można taczkami kupić w cenie złomu, więc tak jak mówię, no jak się robi urządzenie, które kosztuje $10, to obrywka każdego centa się liczy. Dokładnie. Więc... Także co, Bluetooth, pamiętajcie, służy między innymi do łączenia telefonów z peryferiami
i działa na krótkim dystansie, a ściany mu bardzo przeszkadzają w tym. Tak, tak samo jak z Wi-Fi, no tylko że to jest takie trochę inne Wi-Fi, tak możecie to potraktować. Pogadamy o tym, jak dojdziemy. Dojdziemy do WOTO za jakiś czas. I tyle, no to tyle, co musicie wiedzieć, a jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to i tak musicie poczytać, bo jak będziecie oglądali ten film za pół roku, to to, co byśmy teraz naopowiadali w szczegółach, to się zrobi nieaktualne. No i cóż, widzimy się przy literce C. Cześć. Jak C cześć. Jak cześć.